Witam Państwa serdecznie na corocznym spotkaniu dotyczącym podsumowania najważniejszych wydarzeń w zakresie onkologii, hemato-onkologii, zarówno z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia białego personelu, jak oczywiście z punktu widzenia systemu. Myślę, że to, co chcę na początek Państwu przekazać, dziękując jednocześnie wszystkim prelegentom i wykładowcom, którzy zgodzili się dzisiaj wziąć udział w naszej konferencji, przypomnieć, że jesteśmy w dobie rewolucyjnych przemian w zakresie nowych leków, w zakresie immunoterapii. To, co było tematem zeszłorocznego podsumowania, jest właściwie kontynuacją, szczególnie w takich nowotworach, które kiedyś kończyły się bardzo szybko zgonem pacjenta ze względu na duże zaawansowanie. I ci pacjenci właściwie mimo zastosowania terapii konwencjonalnych niewiele mogliśmy zdziałać w takich sytuacjach jak rozsiane na przykład czerwia, czy rak płuca niedrobnokomórkowy, gdzie te wyniki były bardzo niezadowalające, a w tej chwili widzimy po dużych grupach już leczonych chorych, długim okresem obserwacji, jak bardzo wielki jest to przełom. Czekamy oczywiście na zebranie większych grup pacjentów, na podsumowanie długoterminowych wyników leczenia, jakości życia po tym leczeniu, ale jest to na pewno kontynuacja bardzo ważnych, przełomowych wydarzeń. Proszę Państwa, nie będę omawiał szczegółów, bo tych leków jest w tej chwili zarejestrowanych bardzo wiele, w ogóle wszystkich, które są rejestrowane na świecie, jest dobrze ponad 200, które są w ciągłym użyciu w różnych wskazaniach onkologicznych. Na pewno dla nas dużym problemem jest to, że polski pacjent ma dostęp mniej więcej do 50% tych leków nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych, do których ma dostęp pacjent w Europie. No, jesteśmy krajem Unii Europejskiej, więc musimy dążyć do zmiany w tym zakresie. I proszę Państwa, to zacznę od tego, co kończy ten rok. Akurat tak się złożyło z naszą datą naszej konferencji, wystąpienie expose premiera polskiego rządu. Myślę, że dla mnie niepoprawnego optymisty jest to wielka nadzieja, ponieważ ma być priorytetem zdrowie. Nie chcę rozwijać tego tematu, rozmawiamy przy różnych konferencjach na te tematy, postulujemy. Wydaje się, że otwiera się nowy rozdział. Mam nadzieję, że będziemy mogli zupełnie świadkować innemu spojrzeniu na służby zdrowia, na ochronę zdrowia, na opiekę medyczną, w tym właśnie na takie wyzwania cywilizacyjne, jak choroby nowotworowe, choroby kardiologiczne. To wszystko zawierało się w krótkim, choć pewnie jeszcze ogólnikowym expose, ale w nauce takich wystąpieniach nie mówi się o szczegółach. To musi być dopracowane, odpowiednio rozłożone w czasie, ale czekamy na to bardzo, jest to ważne. Tak samo, proszę Państwa, jak ten plakat, który rozpoczynał ten rok z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w lutym, który pokazuje na tym prostym takim przekazie We can, I can, że to jest sprawa nie tylko systemu, nie tylko polityków, ale całego społeczeństwa, żeby troszczyć się o swoje zdrowie, żeby nie zaniechać badań profilaktycznych, nie zaniechać badań służących wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, żeby wykazywać na każdym etapie czujność onkologiczną. Nie jest to tylko domeną lekarzy, ale każdego z nas, który może być potencjalnie, jest przecież pacjentem, bo co czwarty Polak zachoruje, a co piąty umrze z powodu choroby nowotworowej. Wiele elementów zawartych w tych założeniach pryncypialnych, których nie będę Państwu czytał, jest tematem posiedzeń Krajowej Rady do Spraw Onkologii, której jestem członkiem między innymi, gdzie omawia się właśnie pewne priorytety, rolę regionalnych centrów onkologicznych, całej sieci onkologicznej, niedoinwestowanie, zła wycena procedur i przede wszystkim dostęp mniej więcej 50% pacjentów do takiej opieki skoordynowanej w oparciu o konsylia lekarskie wielodyscyplinarne. To o tym będzie mówił profesor Maciejczyk, jak ważny jest to proces i do jakich zaniechań i zaniedbań doszło. I teraz liczymy, a taka jest deklaracja premiera rządu polskiego, że zostanie to zniwelowane i będziemy mogli przede wszystkim umacniać tą sieć, a jednocześnie polski pacjent będzie miał dostęp do takiego leczenia,
jakie daje najlepsze efekty. Wyniki leczenia, te, które uzyskuje się w regionalnych centrach onkologicznych i w placówkach akademickich, odbiegają na korzyść dla pacjentów w porównaniu z innymi szpitalami. Chcemy dążyć do zlikwidowania tej luki, jaka powstała, i tego, żeby każdy pacjent miał dostęp właśnie do takiego postępowania. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego to się nie chce przerzucać. Jeżeli Pan przerzuci, to coś mi nie działa. No. Tak, proszę Państwa, to właśnie o czym mówię. To są wyniki, które się w wielu nowotworach tak kształtują kobiety u mężczyzn, porównywalne do tych najlepszych w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast o tej średniej 45,5%, jaka jest w Polsce 5-letnim szczerze, w porównaniu blisko 70% w Stanach Zjednoczonych, 60% w Europie Zachodniej, w tych krajach bogatszych, to jest wynikiem tego, że to leczenie jest nieadekwatne i niewspółmierne do obowiązujących standardów. Nie mówię o dostępie do nowoczesnych terapii, nowoczesnego sposobu diagnozowania. Proszę Państwa, to co Światowa Organizacja Zdrowia mówi, i to nawiążę do tego plakatu rozpoczynającego ten rok Światowej Organizacji Zdrowia, można uniknąć zachorowania na 40% nowotworów, gdyby ludzie chcieli zmienić swój styl życia, wybór codziennych wartości. To w skrócie jest przedstawione nic innego jak te przekazania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Myślę, że łatwo się Państwo domyślacie, bo jest tu mowa i o papierosach, i o skażeniu naturalnym środowiska, naturalnego środowiska, i o nadużywaniu alkoholu, o złej diecie, o otyłości. Wiele problemów łączących się z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, na sposób naszego trybu życia. To wszystko zawarte jest w tym Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Pieniądze, jakie się łoży na onkologię, są wszędzie bardzo wielkie i też tutaj chcę zaznaczyć, że do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na leczenie kosztów pośrednich, które są niejednokrotnie czasem wyższe od tych, które kosztuje leczenie. I też to jest bardzo ważne, żeby wtedy, kiedy mówimy o reformie ochrony zdrowia, również uwzględnić te straty z powodu choroby przedwczesnej śmierci, które wcale nie muszą takie być, gdyby pacjent był dobrze zaopiekowany, od rozpoznania przez leczenie do rehabilitacji i potem wykazywanie czujności onkologicznej przy badaniach kontrolnych. Proszę Państwa, nie będę mówił o finansach, bo Państwo doskonale wiecie, jakie są niedobory, jak daleko nam jeszcze do średniej europejskiej. Nie będę mówił o tym, bo to było przedstawione wielokrotnie, jak wyniki leczenia zależą od nakładów finansowych. Jesteśmy w tej najgorszej grupie krajów, gdzie mamy najwięcej zgonów z powodu nowotworów, właśnie z powodu niedoinwestowania, mimo że w Polsce profesor Koszarowski prowadził piękną ideę sieci onkologicznej, regionalnych centrów onkologicznych, później nazywanych, gdzie wyprzedziło 7 lat zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, i szkoda by było, gdyby nie wzmocnić tego, co było właściwie już dawno wiadomo. Teraz próbuje się to robić przez pakiet onkologiczny, jest nieudolnie. Teraz na szczęście zostały te rzeczy w miarę wyprostowane, więc myślę, że polski pacjent odniesie większy pożytek z kart szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ciągle aktualna jest paryska karta walki z rakiem. To są główne punkty z tej karty. Szczególnie dla Polski wytyczne dla decydentów. Bardzo proste, a jakże ważne dla polskiego pacjenta. Też łączące się z nieadekwatnym finansowaniem. Nie możemy tutaj wypełnić tych punktów, które są zalecane. Proszę Państwa, no jest skończony poprzedni narodowy program, który już dał znaczące nowe elementy, bardzo ważne w opiece onkologicznej. Przede wszystkim badania screeningowe, poleczenie w niektórych nowotworach wyników leczenia. To już wyraźnie widać w tych statystykach. To, co ten program dał, będzie widoczne w następnych 5-10 latach, bo do tego potrzeba czasu, żeby dokładnie ocenić ten program. No i mamy nowy rozdział, czyli następny narodowy program na 9 lat, który jest udoskonalony i który jest niestety tylko częścią strategii walki z rakiem. Teraz po tym wczorajszym orędziu pana premiera myślę, że będzie można wreszcie przejść do szczegółowego omówienia,
jak sfinansować całą strategię walki z rakiem, bo ten narodowy program, który przed chwilą Państwo widzieli na drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jest zaledwie fragmentem ze względu właśnie na nieadekwatne środki finansowe, które są potrzebne do realizacji tej strategii walki z rakiem całościowej. Proszę Państwa, dużą rolę odgrywa nie tylko sam człowiek, który ma się troszczyć o swoje zdrowie, ale środowisko i ludzie, którzy decydują o tym, na ile zdrowe jest społeczeństwo, na poziomie tym terytorialnym, najniższym. Czyli to, co jest na tym białym polu, współpraca w tym zakresie bardzo dużo zależy od tego, jak zdrowe później jest społeczeństwo. Mamy takie przykłady po obu kampaniach, które wykonywaliśmy pod egidą Polskiej Unii Onkologii. I proszę Państwa, to, nad czym się dyskutuje w tej chwili, i myślę, że to są te punkty przy różnych konferencjach dyskutowane, w jaki sposób przeprowadzić reformę, czy jednoczasowo, czy fragmentarycznie. Ja myślę, że jest miejsce dla jednoczasowego wprowadzenia wielu elementów tutaj na tej tabeli pokazanych. Państwo to znacie z innych wystąpień, z moich wystąpień, z dyskusji. Mieliśmy między innymi opracowany taki program symulacyjny, na przykład ubezpieczeń komplementarnych, przedstawiany wielu decydentom, niestety bez specjalnego zainteresowania. Dobrze zdefiniowanie koszyku, świadczeń gwarantowanych. To wszystko musi być współgrać ze sobą i przede wszystkim baczyć na wyniki leczenia długoterminowego, jakość leczenia, jakość życia, to co mówiliśmy o sieci szpitali, o ośrodkach referencyjnych różnych stopni i tak dalej, i tak dalej. No ale przede wszystkim też to, co jest niedoinwestowane, czyli edukacja, prewencja, profilaktyka. To jest w ogóle naczelne zadanie, myślę, że dla wszystkich krajów świata, a w Polsce w szczególności. I proszę Państwa, to, o czym dzisiaj będziemy mówili, wybierając zaledwie niektóre ważniejsze elementy postępu w onkologii, to jest to, co mówiliśmy o tej immunoterapii nowej generacji, medycyna precyzyjna, profilowana molekularnie, terapia zbrojona na miarę każdego pacjenta w oparciu o wiedzę w zakresie genetyki, biologii molekularnej. I niestety koszty, które rosną, te nowoczesne terapie, szczególnie kiedy kojarzy się je, mogą kosztować bardzo wysoko, nawet około 50 tysięcy na jednego pacjenta miesięcznie, a bywają terapie, które się bierze na przykład przez rok. Mogą Państwo sami sobie przemnożyć, jak wielkie koszty są generowane przez te nowoczesne terapie. Ale one są skuteczne nawet w tych chorobach, które kiedyś były po prostu w bardzo krótkim okresie prowadziły do zgonu chorego. I proszę Państwa, myślę, że dlatego te wszystkie negocjacje, które prowadzone są z decydentami, zarówno ze strony towarzyszeń pacjenckich, jak i przez ekspertów w ramach Krajowej Rady do Spraw Onkologii, Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii, w dziedzinie hemato-onkologii, prowadzimy właśnie w tym kierunku, że polski pacjent miał dostęp do tych nowoczesnych terapii, do których ma mniej więcej 50% w tej chwili dostęp. Proszę Państwa, inne ważne punkty w dużym skrócie myślowym to w zakresie prewencji, profilaktyki, zwrócenie szczególnej uwagi w tym roku na skażenie środowiska, co już w Polsce też jest widoczne, jak Państwo wiecie. Też pewne sprzeczne myślenie w tym zakresie, bo jak Państwo porównacie, że bijemy na alarm, że jesteśmy czarną plamą w Europie, z drugiej strony inwestuje się, prawda, w przemysł wydobywczy i konsekwencje z tego później płynące, no to też myślę, że powinno być w jakiś sposób dobrze przemyślane. W dalszym ciągu podkreśla się walkę z nikotynizmem. Ostatnio wiele prac dotyczących alkoholu i coraz bardziej znanych dowodów naukowych, które pokazują, ile nowotworów jest związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu i otyłość, wielki problem całego świata, również w Polsce widoczny w coraz młodszych grupach wiekowych. Rola ochronna karmienia piersią podkreślana. Kobiety krótko karmią piersią, w ogóle rodzą najczęściej jedno dziecko. To są wszystko elementy, które później niestety pokazują nam znaczący wzrost zachorowań na raka piersi. I wreszcie szczepienia, które są dostępne, a teraz jest, prawda, psychoza antyszczepionkowa, a wiadomo, że podłożem bardzo tragicznie przebiegających nowotworów jest wirusowe zapalenie wątroby, maskość wątroby, rak wątroby, czy też wirus brodawczaka ludzkiego odpowiedzialny nie tylko za raka szyjki macicy, ale również jamy ustnej, gardła, skóry, odbytu, kanału odbytu.
Związane jest to z transmisją seksualną tego wirusa, a jest bardzo nowoczesna szczepionka 9-walentna, która daje ochronę 95%. Tylko że trzeba do tego podejść na zasadzie programów narodowych. Wreszcie badania screeningowe, które nadal podkreślana jest ich wielka rola, ale proszę Państwa, też mówi się o tym, czy nie wprowadzić rezonansu magnetycznego na zasadzie krótkiego badania, jedno zdjęcie, 3 minuty, nie takie całkowite badanie rezonansu, które trwa o wiele dłużej. W przypadku nowotworów piersi, szczególnie tam, gdzie mogą być nowotwory szybko rosnące i ta mammografia co 2 lata może być niewystarczająca. W tej chwili trwają przymiarki ekonomiczne do takiego programu w niektórych krajach. Wreszcie zagadnienie nadmiernej diagnozy i nadmiernego leczenia w przypadku takich nowotworów jak raki piersi, prostaty, tarczycy, nerki. I tutaj będzie pomocna identyfikacja markerów biologicznych, które będą oddzielały tą grupę pacjentów nierzadko z małym nowotworem, bez zajęcia węzłów chłonnych, gdzie można by nie oszczędzić na podawaniu chemioterapii czy jakichś innych metod dalszego leczenia, ze względu na te markery, które będą udowadniały, że to nie ma sensu. I to jest bardzo ciekawy kierunek w onkologii. Wreszcie profile molekularne i genetyczne dla tych, którzy mają w rodzinach choroby nowotworowe, czyli dziedziczenie pewnych cech, które predestynują później do występowania nowotworów. Podstawowy zestaw to jest 14 genów, ale w tej chwili mamy już takie zestawy 70-genowe, gdzie już bardzo dużą wiedzę można posiąść, jaką profilaktykę zastosować, ewentualne procesy interwencyjne w tym zakresie. Wreszcie duży dział leki generyczne i biopodobne, żeby potaniała medycyna, żeby był dostęp do tańszych leków, które mają oczywiście zapewnioną taką samą skuteczność i są rzeczywiście tak samo działające. Wreszcie wyodrębnienie takich dziedzin jak onkokardiologia, onkoneurologia, onkoseksuologia ze względu na różne powikłania w zakresie psychicznej i fizycznej człowieka, tych nowoczesnych terapii, czyli w skład zespołu takiego onkologicznego w dużych placówkach również są specjaliści w tym zakresie, prewencja płodności uleczonych chemioterapią. Wreszcie zupełnie inna rola medycyny paliatywnej. Kiedyś medycyna paliatywna była jakby kierowana tylko do tych pacjentów, którzy byli już w suchowej fazie choroby nowotworowej. Teraz jest to równoległa metoda do działań konkretnych w zakresie chirurgii, radioterapii, chemioterapii i ta medycyna paliatywna przyjęła zupełnie inną rolę w tym zakresie. Wreszcie dyskusje na temat terapii daremnej, opieki hospicyjnej, eutanazji. O tych sprawach trzeba dyskutować, bo jest tu jakby karykaturalne ustawienie tej eutanazji w przeciwieństwie do tego, co może współczesna medycyna zapewnić. Wreszcie wielki dział komunikacja lekarz-pacjent. W tej chwili jest taki przewodnik przez ASPO opublikowany we wrześniu tego roku. I to pośrednio łączy się z wczesnym występowaniem zespołu wypalenia zawodowego u lekarzy. Też nad tym się dyskutuje, jak tą komunikację poprawić, jak nauczać przede wszystkim w tym zakresie, żeby to było z korzyścią i dla lekarza, i dla pacjenta. Wreszcie wielki alarm, szczepy alarmowe, zakażenia wewnątrzszpitalne, coraz większa oporność na dostępne antybiotyki, co ma duże znaczenie w onkologii, tam gdzie leczymy i jest obniżona odporność i pacjenci łatwo mogą być zainfekowani i trzeba umieć sobie z tym poradzić. I wreszcie rola opieki farmaceutycznej w Polsce do tej pory nieznana, która w znakomity sposób wspomaga rolę lekarza onkologa. Proszę Państwa, na koniec nowotwory, a mutacje komórkowe. Bardzo ciekawe opracowanie, które pokazuje, że losowe zachodzące w komórkach organizmu te mutacje replikacji DNA to jest 2/3 nowotworów, natomiast te związane ze stylem życia, z czynnikami środowiska klinicznymi, kombinacje wszystkie powyższe to mniej więcej 1/3 nowotworów, ale też bardzo ważna informacja z tego przekazu. Większość mutacji losowych zachodzi w rejonach genomu mało istotnych dla wywołania nowotworu, stąd nadal ten apel WHO 40-50% nowotworów można uniknąć zmieniając styl życia. Także na tym zakończę.